Siemanko, ja jestem Lucek i zapraszam na kolejny odcinek. Co nam się tu pojawiło na mapie? Już sobie zerkamy. Mamy teraz event świąteczny i na święta pojawiło nam się coś tutaj. Horizon Wonderland. Tak naprawdę te rzeczy świąteczne pojawiły nam się już w zeszłym roku. Au, ale się... Ała. To jest niestety minus posiadanie kierownicy, że czasami cię to odbije i... Ach. Dobra. W zeszłym roku mogliśmy sobie odbierać prezenty od innych graczy. Jechaliśmy sobie, dostaliśmy informację, że jakiś gracz przesłał nam prezent. Jechaliśmy sobie w konkretne miejsce i ten prezent odbieraliśmy, no nie? Jak jest teraz, jak wygląda to miejsce Horizon Wonderland, to właśnie sobie pojedziemy sprawdzić. Pojawiły się także nowe i stare samochody. Niektóre były już w Forza Horizon 4, więc takie trochę odgrzewane kotlety tutaj mamy teraz, ale fajnie, że pojawiają się nowe aktualizacje. To się chwali, że coś nowego jest. Natomiast następne miesiące w Forza Horizon 5 będą pod znakiem Forda, tak? Bo będą same Fordowe eventy, playlisty festiwalowe, mówię tutaj już o styczniu. Także tak naprawdę takich nowości, że nowości, a może nawet zapowiedzi nowego rozszerzenia mapowego do Forza Horizon 5 doczekamy się dopiero w lutym. I prawdopodobnie w lutym właśnie się dowiemy, bo twórcy Forzy mówili, że gdzieś tak na początku 2023 roku, na początku tego roku, w pierwszym kwartale pojawi się dodatek mapowy do tej gry. Także wtedy będziemy mogli oczekiwać jakichś takich większych update'ów. Widzimy, że świąteczne dekoracje już nam się pojawiły. Pojawiły się lizaki, choinki, ale co to za święta bez śniegu, zgadzacie się? Fajnie by było, gdyby w Meksyku popadało trochę tego śniegu. No myślę, że mimo wszystko jest to Meksyk i ciężko by było tutaj ten śnieg jakoś pokazać sensownie, no nie? Ale no, jakieś tam ozdoby nam zrobili, zobaczcie, jest piękna choineczka, możemy sobie przy niej zrobić zdjęcie. A czy doczekał się aktualizacji Horizon Wonderland? Zobaczmy, jakiś gracz sobie już tutaj przyjechał. I z tego co widzę, to chyba wygląda tak samo jak w rok temu. Nie wiem, czy jest jakaś różnica. Tutaj możemy sobie kupić jakieś słodkości, są kioski. Jest to taki, o tutaj możemy sobie rzeczy porozwalać. Nie, jest to taki po prostu ryneczek, jakbyśmy w Krakowie się mu pojawili i chcieli kupić sobie coś słodkiego. W sumie wybrałbym się do Krakowa, zobaczył jak wyglądają te świąteczne rzeczy. Chodźmy sobie teraz do Horizon. No, ten sklep, który tutaj mamy, to jest nic innego jak Forzaton Shop, w którym możemy sobie dokupić te dwie rzeczy, które mam już chyba z zeszłego roku. Wellspiny, jakiś samochód i Jingle Bells, czyli po prostu dzwoneczki, jeśli byśmy chcieli. No nic specjalnego tak naprawdę, tak wygląda to miejsce. Za chwilę sobie pojedziemy jeszcze do miasta, obejrzymy sobie ozdoby świąteczne w mieście. Tutaj mamy jakiś prezent świąteczny i zobaczmy co to jest. Lotus Elis, ktoś mi wysłał Lotus Elisa GT1 i te świąteczne rzeczy się tutaj pojawiają. Czy ja mogę komuś wysłać jakiś świąteczny prezent? Zaraz zobaczymy. Czekaj, czekaj. Z tego co pamiętam, tutaj można wysyłać prezenty przy jednym z garaży, w których znajdują się samochody do odnalezienia. Wtedy klikacie sobie wyślij prezent, no i wybieracie sobie jakiś samochód. Ja dzisiaj jakiemuś szczęśliwcowi wyślę sobie Ariela Atoma 500V8 z 13 roku. Proszę bardzo, czekaj może, o, proszę bardzo. I tutaj możemy sobie wybrać Community Contributors, Hall of Fame Members, Returning Players, New Players, Anyone. Dobra, wyślę to do graczy, którzy powracają, także wy możecie sobie powrócić.
No, dajmy sobie to. Możecie sobie powrócić do gry i może ktoś z was dostanie ten samochód. Oczywiście tych rzeczy możemy sobie tutaj wysłać więcej, ale nie mogą to być rzeczy, które wyślemy do konkretnego gracza, tylko wysyłamy to do jakiejś tam grupy osób i ta grupa osób otrzymuje sobie, znaczy losuje się wśród nich osoba, która otrzyma od nas konkretnie prezent. I generalnie te ozdoby świąteczne są rozsiane po całej mapie, ale najbardziej rzucają się w oczy te ozdoby świąteczne w mieście, których jest dużo i wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Możecie poczuć tą magię świąt. Proszę bardzo, tu jakaś taka kula z kolcami, nie wiem jak to się nazywa, jakaś piniata czy coś takiego. Tutaj mamy drzewka świąteczne, no pięknie to wygląda, kurczę. Zobaczcie, tutaj mamy coś takiego. Możemy sobie wjechać też gdzieś tam do centrum. Nie wiem, czy właśnie na rondzie nie będzie świątecznych rzeczy. Tutaj coś mamy. O, tam sobie ludzie stali. Cieszyli gdzieś magią świąt bez śniegu. No smutni ci Meksykanie są, nie? Że nie mają takiego, takiej fajnej magii świąt jak my, czyli zima, kiepskiej jakości powietrze. Wszyscy... O, jest wielka choinka, zobaczcie. I prezenty są pod choinką. Tu chyba niedaleko jest też... A może to jest to rondo? To jest chyba to rondo. Tak, tam są jacyś ludzie pod tym, powiedzmy, kościółkiem. Tutaj mamy wielką choinę. Pięknie. Tak, tutaj gdzieś są jeszcze porozsiewane rzeczy. I generalnie tyle chyba. Tyle jeśli chodzi o obchodzenie świąt na tą chwilę. Jak pojawi się coś nowego w Forzie, nie wiem, jakaś wielka skocznia narciarska, śnieżna, to oczywiście dam wam znać. Ale jeszcze pojedziemy sobie, wiecie gdzie? O, tu w sumie niedaleko jest stadion. To pojedziemy sobie na stadion i zobaczymy, czy coś ciekawego dzieje się na stadionie. Czy tam czasami wystawiane są różne rzeczy związane z jakimiś okazjami. Raz był tam taki Hot Wheelsowy park z rampkami, można powiedzieć. A zobaczymy, co jest dzisiaj. Może będzie śnieg? Ty, coś jest. Jest chyba tafla lodu. Wydaje mi się, że rok temu było dokładnie to samo. Ale będziemy mogli ponownie poszaleć autkami, bo mamy wielkie lodowisko. Wiecie co, na lodowisko też sam bym się wybrał trochę poprzewracać. I już sobie zajeżdżamy. Jest coś, już było widać taką biel, no nie z daleka. Jest, jest. I tutaj możemy sobie coś porobić. Możemy sobie wziąć na przykład jakieś szybkie autko jak ja. O kurczę, to jest bardzo fajne w Forzie, że jak wjeżdżasz na taki ślisko nawierzchnię, to od razu kierownica robi się taka mega, mega luźna, nie? To znak, że po prostu fizyka faktycznie w tej grze istnieje i działa to naprawdę bardzo fajnie. Tak, i możemy sobie, wszyscy amatorzy driftowania, zwłaszcza samochody z napędem na 4 koła, odnajdą się tu perfekcyjnie, chociaż no będzie trzeba samemu sobie tą kierownicę odbijać, bo ona praktycznie wcale nie reaguje na ruchy samochodu, nie odbija i tak dalej, jest kompletnie luźna praktycznie, tutaj tylko jak sobie wjedziemy, to się coś tam odbija, ale też mamy jakieś tutaj ozdoby, można sobie poszaleć, można wziąć też samochód z oponami zimowymi, z kolcami, jeśli nie macie mapy Hot Wheelsowej, tego dodatku Hot Wheelsowego, o którym damn, ja już zapomniałem, wiecie? Ja już zapomniałem, że coś tutaj takiego jest. Ale jeśli tego nie macie, to możecie sobie teraz właśnie wziąć samochód z oponami, z kolcami i możecie pośmigać, moi drodzy, po lodowisku z nieco lepszą przyczepnością niż na zwykłych oponach. Nawet offroadowe sobie tak nie dają rady, jak tak z kolcami. To jest jedyne chyba miejsce na normalnej mapie, gdzie możecie sobie przetestować te opony zimowe. No i tutaj już czuć, że ta przyczepność jest większa, ale też czuć, że jednak kurczę, jesteśmy na tym lodzie, nie? Także zakładajcie opony zimowe do swoich driftowych samochodów, wbijajcie tutaj na mapkę
i zapraszam do driftowania. O, tutaj już nawet kierownica odbija na tych oponach. Elegancko. Fajnie, że to się to z powrotem pojawiło tutaj w Fordzie. Dajcie znać, co myślicie o tych ozdobach. Mi się wydaje, że one są raczej tak... No, takie, nie? Chciałbym, żeby pojawiło się coś może nowego w tym roku. Może, jak myślicie, to są w ogóle ostatnie święta w Fordzie Horizon 5? Czy jeszcze za rok będziemy mieli Fordzę Horizon 5? Czy już będzie jakaś Fordza Motorsport? Czy w niej będziemy spędzać więcej czasu? Czy już może Fordza Horizon 6? Nie no, szóstka myślę, że będzie dopiero w 2025 roku? Może czwartym? Myślę, że w piątym będzie Forza Horizon 6. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych ozdobach świątecznych. Ja was zapraszam na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Trzymajcie się gorąco i do następnego. Hejas!